Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Legion, a to będzie następny krótki, można powiedzieć, taki vlog, filmik informacyjny dotyczący naszego klanu. Otóż, jak wiecie, kończy się sezon 4 w Diablo 3 i postanowiliśmy razem z oficerami wznowić rekrutację. Wznowić ją na zasadzie, mamy link na forum, jest nasz klan na forum, jest temat o naszym klanie na forum oraz stworzyliśmy taką drugą opcję rekrutacji odnośnie systemu podań. Jak widzicie, tu jest, macie wzór podania. Nie jest ono długie, krótkich 8 pytań. Co robimy? Wchodzimy na linka, który jest w opisie tego filmiku. To jest link do tego wzoru, do tego podania. I mając to podanie, ściągamy je na komputer. No i uzupełniamy tutaj krótkich 8 pytań i dane podanie po prostu wysyłamy na adres mailowy, który jest podany tutaj poniżej. No i słuchajcie, ogólnie tak, jeżeli chodzi o naszą rekrutację do klanu, szukamy graczy, którzy już są bardziej zaawansowani, którzy są już coś w tej grze osiągnęli. Graczy, którzy troszeczkę bardziej patrzą na Diablo przyszłościowo, gracze, którzy nie grają, powiedzmy, w Diablo tak od niechcenia, no, nie ma co tutaj niestety ukrywać. Szukamy graczy, którzy chcą grać w tą grę po prostu, którzy chcą grać w tą grę, którzy coś w nią potrafią już grać i tak dalej. Uzupełniamy, tutaj mamy battle tak do uzupełnienia, takie krótkie informacje o sobie, skąd jesteś, to możecie napisać. Jakieś większe miasto, pod jakiego jesteście, jak macie na imię, ile macie lat. Twój cel na sezon 5, czyli jak oczywiście klan Demons of Winty jest klanem sezonowym, dlatego szukamy graczy tylko i wyłącznie sezonowych. Jaki macie cel na sezon 5, czyli czy nastawiacie się na przykład na grę teamową, czy na grę solo. Takie ogólne postanowienia na wasz przyszły sezon. Jaką klasą głównie gramy, czyli nasz main, w jakiej klasie się specjalizujemy. Twój paragon po 4 sezonie, czyli po złączeniu sezonu, jaki będziecie mieli paragon, możecie to sobie wpisać w Google Diablo 3 Paragon Kalkulator i tam będziecie mieli pełno linków, które wam obliczy, jaki macie paragon po zakończeniu sezonu. Czy używasz TeamSpeaka? Znaczy, u nas TeamSpeak jest dość wymagany. Bez niego nie ma możliwości skomunikowania się z danym graczem w sposób prawidłowy. Dlatego TeamSpeak jest raczej rekomendowanym programem, który raczej się powinien znaleźć. Twoje rekordy z poprzednich sezonów, czyli napiszcie, co osiągnęliście w poprzednich sezonach, w sezonie 4, 3, 2, 1, obojętnie, najlepiej, żeby to był 4 sezon, ostatni, jakie mieliście rekordy solo oraz teamowe. No i krótko, dlaczego chcecie do nas dołączyć, dlaczego nasz klan ciebie zainteresował. No i w sumie tyle, to jest krótkie takie podanie i wypełniacie je i wysyłacie na adres mailowy, który jest tutaj podany, dofrekrutacja@gmail.com. No i my rozpatrujemy dane podanie, jest ono trafiane do oficerki, patrzymy, mniej więcej ustalamy, czy dany gracz się dobrze u nas czuł i tak dalej. I się w razie co odzywamy z powrotem na maila, ewentualnie dodajemy tą osobę po battle tagu do znajomych i zapraszamy na TS-a. Także w sumie to by było tyle, jeżeli chodzi o to, serdecznie zapraszamy do naszego klanu. Bardzo fajna atmosfera, bardzo mili ludzie, bardzo klan jest progresowy, także... Jeden z praktycznie z najlepszych w Polsce, patrząc pod względem statystyk z DiabloLadder.com. Także jest do czego dołączać. Także jakby coś, zapraszam do linku w opisie, link do podania i wysyłacie to podanie pod adres mailowy. I się do was będziemy kontaktować. Także dzięki bardzo za obejrzenie tego filmiku, jeżeli wam się spodobało, kliknijcie lajka. Jeżeli ewentualne pytania, komentarze, to komentarze. No i jakby coś, możecie zasubskrybować mój kanał, jeżeli jesteście pierwszy raz. Także dzięki bardzo, trzymka, do następnego razu, cześć.